Zapraszamy na kolejny odcinek Zajadamy, oceniamy. Robimy remake'a Torino oraz coś nowego, czyli kebab oraz pizza. Tak jest. Dzwonimy do lokalu Torino pod numer telefonu 603-794-055. Dzwonimy, niech się pani zreflektuje. Czy do Torino się dodzwoniłem? Tak, do Torino. Proszę pana, ja bym chciał poprosić dwa małe kebaby. Mały kebab, tak? Czy jakieś mięsa są do wyboru? Nie mamy jeszcze do tego kurczaka. Sosy łagodne do tego kebabów, do tych obu? Obydwu. Tak. Aha. Na Facebooku jest reklamowana odmieniona pizza, dlatego bym... kuchasz się zmienił i... Aha, kuchasz się zmienił. No dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay. To wtedy poprosimy też pizzę jedną, capricciosa taką, sos serszynka pieczarki, coś takiego. Capricciosa się u was... 30? Znaczy, jaka jest najmniejsza, bo... Mamy też taką 20 capricciosa, 20 cm. No to niech będzie taka właśnie. Taka mała na spróbowanie. I do tej pizzy proszę pana sos łagodny czosnkowy i oczywiście ostry również. Ile będziemy czekali mniej więcej? Bo to drugi koniec miasta, też bierzemy pod uwagę. Drugi koniec miasta to nie ma, to jest prosta droga, tylko patrzę tak, pizza około 15 minut, no około 30 do 40 minut. Aha, czyli do 40 minut powinno się pojawić nasze zamówienie, tak? Dwa kebaby i pizza. Tak. Okej, fajnie. Aha, i jeszcze jakbym mógł poprosić, żeby ulotka była dołączona do naszego zamówienia. Przeważnie dajemy. Aha, przeważnie państwu dają. No to tak, tylko tak chcę, żeby była po prostu, wie pan jak to jest. No, tak czy tak. Fajnie. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Po tym do zobaczenia twierdzę, że chyba kierowca odbierał telefon. Zamówiliśmy dwa kebaby oraz małą pizzę w celu sprawdzenia tego, jak jest rzeczywiście. Czy rzeczywiście pizza jest odmieniona i czy cokolwiek się zmieniło. Trzeba było samemu po nią jechać? To już pierwsza zmiana jest widoczna, bo jest możliwość przywiezienia tego. A jak ze smakiem? Co przyjedzie? Sprawdzimy to. Dobra, moi drodzy, no to lecimy z unboxingiem pizzy z lokalu Torino. Mam nadzieję, że odmienionej pizzy. No to lecimy. Tak się prezentuje pizza, nowa pizza z Torino. Wygląda według mnie o niebo lepiej niż jak poprzednio nagrywaliśmy. Widać zmianę, mam nadzieję, że ta zmiana będzie też oczywiście wyczuwalna przy naszych kubkach smakowych. Mam nadzieję, że nas czymś zaskoczy, czymś nowoczesnym, jakimś polepszeniem smaku. Sprawdzimy. Niektórzy ludzie chwalą te kebaby, niektórzy ludzie mówią, że one są nawet lepsze niż pozostałe. Czy tak będzie w praktyce? Dobre pytanie. Zobaczmy, co takiego prezentuje sobą Torino. Bardzo duży plus. Sztućce. Sztućce jako jeden z nielicznych lokali, który nam... Torino jako jeden z nielicznych lokali, który nam po prostu daje sztućce do kebabów. Oraz oczywiście też do pizzy, co jest jakimś fenomenem. No zobaczymy. Bardzo bogato wygląda. Trochę mi to przypomina z wyglądu Merano. Mam nadzieję, że to wszystko co w tym kebabie jest, zarówno jak i mięso, czyli ten kurczak, jak i sos, oraz te inne wszystkie składniki, warzywa, będą robiły bardzo ciekawą, bardzo elegancką mieszankę wybuchową, która sprawi, że Torino może być najlepszym lokalem kebabowym w Słupsku. Moi drodzy, kebab z Torino, lecimy z koksem. Najpierw spróbujemy oczywiście sobie tutaj kurczaka. Kurczaka z tego kebaba, zobaczymy, czy coś sobą tutaj reprezentuje. Ciężko tu znaleźć to mięso. Gdzieś tam widzę, pod spodem jest ukryte. Na samym wierzchu mamy warzywa, a kurczaczek gdzieś na samym dole. Dobra, sprawdźmy, co takiego prezentuje sobą Torino. Bardzo dobry, soczysty, kurcze. Dla mnie bomba, tyle mogę po prostu powiedzieć, ale ma jedną wadę. Jak się go je, może to taki po prostu kawałek był. Ma takie twardawe elementy, wiecie. Jest po prostu zbyt taki przypalony. Natomiast teraz mnie interesuje kwestia warzyw, czy one są eleganckie. Tak samo ten ogórek konserwowy, czy jest dobry.
To wszystko tutaj było bardzo soczyste. Duża ilość sosu, duża ilość wyczuwalnego przede wszystkim sosu. Mi się osobiście ten smak tutaj podoba. Wydaje mi się, że kebab z Torino będzie jednym z lepszych tutaj. Ponieważ jeżeli ktoś szuka jakiegoś bogatego smaku, czegoś nadzwyczajnego, czegoś oryginalnego, to niech sobie właśnie tutaj spróbuje Torino. Według mnie rewelacja. Oczywiście Fridek już go trochę prezentował. Też miałem w zestawie widelczyk. Jedyne co ciekawe, to kebab był osobno jeden i drugi spakowany w osobne siatki. Nie był wsadzany do jednej, tylko do dwóch osobnych. Coś co mi osobiście przeszkadza w tym kebabie, no to ten ogórek konserwowy, bo zwyczajnie takich ogórków nie lubię. I tyle. Mój kebab prezentuje się bardzo podobnie jak Pridaka. Natomiast mamy pomidorka, mamy ogóreczka konserwowego również, białą kapustkę i fioletową kapustkę. I oczywiście całe mięso jest pod spodem, czyli to znów inna forma zrobienia kebaba. Mięso jest tylko jedno, być może w niedalekiej przyszłości lokal będzie serwował z dwoma różnymi mięsami kebaba, ale w tej chwili jest tylko i wyłącznie drobiowe mięso. Przyprawione bardzo fajnie, jest soczyste, przyjemne w smaku. Dla mnie rewelacja. Bardzo dobre, naprawdę. Zobaczymy, jak tutaj warzywa się prezentują. Wszystko wygląda na świeże, ładne. Tutaj bułka na krańcach nie jest przesiąknięta sosem, jest miękka. Tutaj jest chrupiąca, lekko przypieczona. Fajnie to się prezentuje. No tutaj ogórek jest trochę dominującym smakiem w tych wszystkich warzywach. Jeszcze coś tu jest, czego Pridak nie powiedział. Cebulka. Cebulka też tutaj jest. I to dość sporo jej jest. Cebulka podkreśla, daje takiej pikanterii temu kebabowi. No i sos. Oczywiście sos podkreśla smaki tego wszystkiego. Dodaje soczystości. Jest tego sosu ani dużo, ani mało. Jest w sam raz. Pizza z Torino. Pani bardzo przejęła się opinią po tym naszym pierwszym marcowym odcinku. Dostawaliśmy SMS-y, zaproszenie nawet było. Nie skorzystaliśmy z tego. Może to nasz błąd, może nie. Może dobrze, żeśmy tego nie zrobili, bo bylibyśmy trochę zależni. A tutaj jesteśmy na takim neutralnym, uniwersalnym gruncie. Tym razem mamy sosy i nawet podpisane, który jest który. Znaczy ten nie musi być podpisany, bo wiemy, że łagodny, a ten ostry. Okej, okay, pizza bardzo ładnie, aromatycznie się prezentuje. Te ciasto pachnie rewelacyjnie, super, cudnie, elegancko. Składników jest dość sporo na niej. Tutaj jest szynka, sera sporo, pieczarki widoczne, podkładu trochę mniej. Dostaliśmy jeszcze plastikowe sztućce, którymi, no umówmy się, pizzy jeść nie da rady nimi. Bez zbędnego gadania, próbujemy. W końcu tu coś czuję lepszego. Królują pieczarki. Ostry sos. Tak to się prezentuje. Tak to wygląda. Gęstość odpowiednia. Więcej. Ops. Spadł dekoder, który tak się trzymał na słowo honoru. Nie podnoś go teraz. Z wrażenia chyba tego ostrego sosu spadł. On już poczuł jego woń i spadł. A ja spadnę z krzesła? Jason, mamy problem. Mamy problem. Ogromny mamy problem. Sos nie jest jakiś bardzo ostry. Tak jak w sezonie letnim Bartango. Ale daje po piętach. Gorąco aż mi się zrobiło. Sos łagodny to jest chyba to samo. Jedynie w łagodnej wersji. Mateusz będzie zaskoczony tym, co powiem. To jest takie coś pomiędzy Merano a Blackjack. Merano, Blackjack. Taki miks trochę. Może z zapachu nic na to nie wskazuje, ale smak jest rewelacyjny. No kurde, chyba najlepszy co z Słupsku. Ciasto tutaj na tym końcu było mega chrupiące. Super. Kurde, Torino się poprawiło. Comeback, naprawdę w wielkim stylu. Sos w Torino. Pekuś jest bardzo zaskoczony pizzą z Torino. Czuje ogromną, wielką zmianę w samej pizzy, w cieście, w tej pizzy, jak i
oczywiście sosy są bardzo rewelacyjne. Poprzednio nie mieliśmy sosów, po prostu tak wyszła ta sytuacja. Natomiast dzisiaj mamy dwa sosy, łagodny oraz ostry, który mam nadzieję, że jest ostry, jest pikantny i nadaje jakiejś takiej mocy tej pizzy. Przechodzimy do rzeczy, moi drodzy. Szyneczka, sporo sera, widać, że to jest takie troszeczkę przypalone elegancko. Podkładu tutaj widzimy, czerwonawe takie, pieczarek sporo. Czuję, że może być chrupiące. A czy takie jest? Zobaczymy właśnie za chwilę i przekonamy się, czy Torino po ostatnim odcinku uległo zmianie, czy coś się poprawiło na lepsze. Zobaczmy. Czy Torino przeszła się na jasną stronę mocy? Zobaczymy. Jedna rzecz, która nie uległa zmianie. Podkład tutaj na pizzy. Ten pomidorowy. To na pewno nie uległo zmianie, ponieważ jest to dobrze wyczuwalne. Smaczne, dobre, eleganckie, fajne. Świetne pieczarki, które dają soczystości, takiej naprawdę ogromnej soczystości. Szynka dosyć ciekawie wyczuwalna. Podoba mi się to, że tutaj jest taka mieszanka tych smaków. Nie czuć tylko jednego smaku, który przewyższa wszystko inne, ale czuć taki miks. Sos łagodny. Zacznę sobie tradycyjnie od sosu łagodnego, który się prezentuje w ten oto sposób. Zobaczymy, czy będzie lepszy niż ten z Blackjacka, jak to mówię jakoś. Bardzo cienko, bardzo słabo, bardzo delikatnie, wręcz naprawdę bardzo, bardzo delikatnie czuć tutaj ten czosnek. Sos ogólnie jest bardzo gęsty, zobaczcie sobie. Nic nam z noża, gwarantuję wam, że nic z noża wam nie spłynie. Torino, sos czosnkowy! Ten sos jest genialny. Chciałbym ten sos spróbować z innymi pizzami. Chciałbym zobaczyć, jak to by wszystko smakowało, ponieważ z tą komponuje się wyśmienicie. Czy jest lepszy niż sos z Blackjacka? Tak! Jest albo lepszy, albo mogę go stawiać na równi z sosem z Blackjacka. Według mnie bomba. Czosnek czuć, fajna kompozycja. Mimo tego, że on jest dosyć intensywny, to jakby nie zabija smaku tych wszystkich składników na tej pizzy. Dla mnie rewelacja. Sos ostry. Czuć, jakby tutaj było coś ostrego. Coś ostrego dodane. Przez chwilę, po spróbowaniu tego sosu, myślałem, że to będzie jakaś totalna kpina, nieporozumienie, jakiś głupi żart, ale nie wiem, ten sos po kilku sekundach nagle nabiera takiego bardzo szybkiego rozpędu i rozpala wszystko w środku. Rozpala wszystko po prostu w waszej jamie ustnej. Moim zdaniem dla takich osób, które lubią takiej dodać sobie pikanterii w jakimś daniu, czy szczególnie w pizzy, ten sos będzie rewelacyjny. Podkreśla właściwie tutaj smak tego wszystkiego. Ciekawi mnie, co dam w podsumowaniu. Ciekawi mnie, co wyjdzie po skonsultowaniu tego wszystkiego z pekusiem, ponieważ no tutaj to jest bardzo, bardzo wysoka półka w porównaniu z tym, co było w poprzednim odcinku. Bardzo ogromna zmiana, jeżeli chodzi, moi drodzy, o pizzę. Według mnie rewelacja. Mieszanka, w ogóle różnorodność tych smaków na tej pizzy, to wszystko ze sobą ładnie współgrało. Żaden smak nie przewyższał drugiego, czyli szynka, ser i tego wszystkiego po prostu było czuć na równi. Sosy. Najlepsze, najlepsze sosy w Słupsku. Przynajmniej sos czosnkowy. Dla pizzy w lokalu Torino. Wcześniej było 5 na 10 bodajże. Teraz śmiało możemy dać 9 na 10! 4 miesiące! I w 4 miesiące, że się wypracowali o 4 oceny wyżej. Także serdeczne gratulacje i my gorąco was zachęcamy. Sami naprawdę, sami spróbujcie, jeżeli oglądacie ten odcinek Słupszanie. Sami spróbujcie tej pizzy, ponieważ jest ogromna zmiana. Moi drodzy, kebab to był generalnie, według mnie, jeden z lepszych w Słupsku. Czuć, że się jadło coś świeżego, coś naprawdę soczystego, coś co jako tako orzeźwiało, nie? Tutaj generalnie mięso było tak przykryte tą warstwą warzyw. Uloteczka, nowa, wtedy pamiętacie, 4 miesiące temu była inna. Tak jest, tak jest. O, jest taka ulotka. W sumie wiecie co, i teraz jest taka też zmiana, że dowożą tą pizzę. Dowożą kebaby, mają po prostu kierowcę. O jest. Bardzo fajnie. Także tak się prezentuje ulotka, tu jest menu. Bardzo dziękujemy przede wszystkim szefowej też za te zaproszenia. Nie skorzystaliśmy i może nawet lepiej, bo nie byliśmy stronniczy. Zapraszamy w niedzielę o godzinie 15 na pizzę oraz w środę o godzinie 15 na kebaba, czyli dokładnie za tydzień. Dziękujemy za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Zostawcie subskrypcję, polajkujcie nasz film, zostawcie komentarz, jakąś sugestię. Może macie jakieś nowe pomysły dla nas.